Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się dzisiaj w grze Novalands. I cóż, muszę przyznać, że Novalands śledziłem już od dawna. Jak były darmowe demo, inne takie rzeczy, to nawet sobie pograłem trochę. Nie będę ukrywał, mocno pamiętam, ale tak. Czy inaczej, Novalands. Czyli gra o kosmicznej planecie, gdzie robimy automatyzację przy użyciu botów. I co dalej, to nie wiem, bo demo w sumie pokazywało tylko tyle. No ale dobra, nie będę przedłużał. Klikamy graj. Świat pierwszy. I... O, nawet pozwalam już wybrać sobie jakiś wygląd postaci. Kiedyś tam trzeba było je odblokowywać osobno. A pójdźmy z tym takim podstawowym. No, i zobaczymy, co to jest. O! Lubię tę roślinkę, ona jest bardzo ważna. Da, no, o tym później. No, start, jakiś alarm, jakieś nie wiadomo co. Głównie dlatego, żeśmy się rozbili. Albo wylądowali. Zależy, jak na to patrzeć. Tak, na razie jest nasz ludzik. Zanim coś dalej, to muszę zobaczyć tylko jedną rzecz. Obraz. Czy to pomoże? Nie. Nie, nie, żadne wyzwania. Później, ale najpierw... Czy na pewno nie zastosowało tego, co wcześniej wstawiałem? Wow. Trzałem wszystko... ostatnio i tak... Tak, chcę zapisać. Dziękuję. Dobra. Okej, okay, już lepiej. Mirtował po prostu tamto. No i tak, oto igierka. I prosta rzecz. Wchodzimy w sadem. Prawy przycisk. To nasz promień, w którym możemy bić rzeczy. Jak w Foragerze i wielu innych. Proszę, mamy kamień. I z tego co widzę, to są różne wyzwania typu produkuj cegły, iron ingots, wlewki miedzi, szkło... Dużo challenge z tego co widzę. Więc tak, nie należy, nie będę spoilował sobie co tam dalej się dzieje. Tak czy inaczej, to jesteśmy my. Możemy sobie chodzić, możemy robić różne rzeczy. I w sumie na razie to tyle co ciekawe. Bo później będzie więcej. Proszę na przykład chociażby z tym. Gdzie... Z tego co pamiętam, kule wodne są bardzo cennymi materiałami. Okej, okay, kręgracza. Ale tak się inaczej, no. Bo za dużo gadam, no... Typowa rozgrywka. Gdzie zbieramy. Na razie. Dobra, mam wystarczająco kamienia, to... Pff, nawet nie będę czekał. Stawiamy pierwszego pieca. I ło, nowe rzeczy, generator tlenu przykładowo. I tak dalej. Powiem tak, generator tlenu to jest coś, co jest naprawdę istotne. Bo jak można się spodziewać, na innych wyspach nie będzie tak przyjemnie. Mamy tutaj wszędzie, jak sobie oddychać, że jest fajnie i tak dalej, więc tak. Jeśli nie mylę, właśnie kulki wody były do generacji tlenu, chociaż mogę się mylić. Grałem w to dosyć dawno temu i no, nie wszystko wiem. Ale tylko co na pewno mógłbym powiedzieć, że pamiętam to, że na razie gierka jest przyjemna, spokojna, fajna, ale niestety szybko się to zmieni. Tak, przepis. Węgiel drzewny, cegła modularna. No, na razie węgiel. Więc uwaga, shift przenieść wszystkie. I okej. Tutaj będzie nam się generował węgiel. Później zbudujemy drugi piec na cegły. No, wolę mieć po prostu chociaż po jednym na każdą rzecz, zamiast podmieniać to wszystko. Tak. U góry widać, że nam expy lecą. Tylko jest następna rzecz. Widzę, że nawet nie jesteśmy w stanie zbudować, poza tym, że mamy spoilery, że będą. Samo tutaj z rzeczami. Dobra, sztabki żelazne nas na razie, na szczęście czy na nieszczęście, nie mogę zrobić, więc no, skupmy się na cegłach. Ale i tak będę to jako... Mój domyślny cel, no. Jakieś jagody? Nie pamiętam, co było z jagodami. Może one leczyły po prostu punkty życia, a może coś innego. Tak, cykl dzień-noc, jak widzicie, też jest. Chociaż o tym nie musiałem chyba wspominać szczególnie, bo to widać nawet w zegarze na lewej górnej stronie. Okej, kamienia mamy dużo, drewno też. No proszę, kolejny. Zbitek. A, i zrobiłem tak, to jeszcze to możemy też rozwalić. Ale zanim to rozwalę, to jeszcze...
pogadam tam z tą osobą, bo zapomniałem, że tutaj się szybko poznaję nowe osoby. Cześć, mam na imię Kamilia. Jak tam lądowanie? Moje nie było takie złe, ale pod koniec alarmy kapsuły powariowały. Cieszę się, że nic tam się nie stało. Obaj sobie, ile lat świetlnych jest z najbliższego szpitala. No dobrze, ruszam na pobliską wyspę. Ja mam tą osobę w budowie. Przyjdź do mnie później. I sobie odleci, jakby nigdy nic. Tak, to jest też ważne, że właśnie tam jakaś pseudo-osada. Jakby te MPC nam rezydowały. A zanim to wszystko, to rozbijmy, bo z tego co się orientuję chyba. Tak, z tego się dostajesz dużo fajnych materiałów. Dobrze, pamiętam. No i tak, do niczego nic potrzebne. Dobra, nie mogę tego zbudować niestety. Postawmy drugi piec. Tutaj cegły. Niech już ten kamień leci na cegły, bo nie ma co. Tak, jak będziemy mieć trochę cegieł, a tu mamy, to możemy pierwszy generator tlenu zbudować. Jest nam od razu potrzebny. Nie jestem pewien. Tego postawię. Tak. Tak. A więc... Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Po prostu gierka, jakby to najłatwiej nazwać, Forager-like. Tutaj to będziemy właśnie się bawić w różne takie mechanizmy. I właśnie co ciekawe, teraz, kiedy już mamy generator tlenu, to nagle potrzebujemy tlenu, nam mogło być brakować i tak dalej. Więc to jest takie interesting, że wcześniej nie było problemów z tlenem, a teraz nagle są. No ale cóż, to jest jeden z mechanik tej gry, więc nie ma co narzekać. Podobnie jak milion innych, jak na przykład proszę badania. Pierwsza stacja badawcza. Postawiam też byle gdzie, potem to można zniszczyć, przestawić. I właśnie zaczyna się to, co uwielbiam. Wielkie drzewko po prostu rozwoju, a co tam idzie, wielu różnych fajnych rzeczy. Tak czy inaczej, zaczynamy od produkcji masowej. I musimy przenieść tu 20 cegieł. Mamy 10. Nie rozmontowujemy jeszcze. No i tak. Żeby nie było to, że z tlenem jest jakaś masakra, ciężko czy coś. Mam tutaj kilka zbiorników, więc te. Nie jest to aż taka tragedia, jak mogła być. Ale nadal musimy na niego uważać, pilnować i tym podobne. I no, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Na razie skupmy się po prostu na jakże wspaniałym procesie zbierania śmieci. W sumie przydałoby się chyba wyrzucić część rzeczy. Na przykład co? No gałęzie, bo nie mam miejsca na nic. Tam raczej na kamień nie miałem miejsca, no ale dobra. To już szczęście długo nie będzie już takie trudne. I uwaga! Możemy zbadać pierwszą rzecz, czyli jak robić sztabki. Jej! I teraz pytanie, co dalej? Plecak odrzutowy? Czy niezbędnik odkrywcy? Pytanie dosyć istotne, ale ja jednak najpierw zbadam niezbędnik odkrywcy. Jako, że szybko będziemy mogli zbudować sobie plecaki odrzutowe i inne rzeczy. Teraz, kiedy mamy już więcej przepisów. Ale tak, zanim coś, to ja bym jednak się skupił na postawieniu kolejnego pieca. Nawet dwóch, żeby było po jednym na każdy materiał. Może to wydawać się głupie, ale... To jest po prostu moja metoda na razie. Z czasem będziemy może nawet robić cały farmę materiałów. Ale to jeszcze nie ten czas. Na razie po jednym piecu na każdy wystarczy. Dobra, już mamy. Tak, najpierw żelazo. O! Masz nowy punkt umiejętności do wydania. Tak, zapomniałem, że tutaj też to jest. Więc proszę, jakże wspaniałe rzeczy. Nie wiem, czy tutaj widać już wszystko. Ale tak, możemy wybrać sobie umiejętności, jak tylko to, że wszystko działa szybciej. Więcej doświadczenia za rzeczy tutaj. Więcej... I nie wiem. Jakby co najmniej jakieś... No więcej tlenu. Ja jednak bym zaczynał od bonusów do wydobywania. Szybsze ekspienie z wydobywania naprawdę powinno nam pomóc. Prędzej niż wam się to wydaje, więc no. Po prostu to weźmy. I teraz tak, tutaj ustawiamy żelazo. Jak można było się spodziewać, dosyć typowa recepta. I teraz tak, cegieł mamy 20, to chyba wystarczy. Na jakiś czas. Nie potrzebuję w ogóle instytucji badawczej.
Da, na jakiś czas powinno wystarczyć, więc... To było jasne, tutaj na razie zamiast cegieł będziemy robić śmiedź. My sami odzyskamy cały kamień. Leciliśmy trochę tlenu. Ale może, jak widać, nadal łatwo to uzupełnić. W sumie co ciekawe, tutaj miedzi totalnie nie ma, więc no... Cokolwiek tutaj mamy zrobić z tą miedzią, czy czymkolwiek innym, to nam... Na razie nie jesteśmy w stanie. Ale dobra, żelazo powoli bardzo, to prawda, ale no, się przetwarza. I w sumie nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, naprawdę. Akurat Nova Lands z tego typu gra, bo chyba tak się to nazwało. Mogę to mieć, bo wiem, że jest jakaś gra bardzo podobna, to tyle inna. Więc no. Ale no. Po prostu tak. No jest grom tego typu i przy okazji, patrzcie, mam tu dzikie stworzenie, takiego dzika sobie. Na razie nic z nim nie zrobimy. Po prostu chodzi i rozwala nam czaczki. Pamiętam, czy on żre to drewno, czy go rozwala. Chyba tylko rozwala. Wiem, że niektóre stworzenia są bardziej irytujące, że przeszkadzają wręcz. I co tutaj dalej? Szczół warsztatowy? No, moglibyśmy. Ale najpierw... Nie. Myślałem, czy najpierw może nie zrobić plecaka, ale nie. Najpierw zbudujmy warsztat. Żeby chociaż tę jedną wyspę ogarnąć sobie maksymalnie. Właśnie w sumie jestem głupi, czemu sobie tam miedź, skoro miedzi nie mamy. Da, jednak żre patyki. Dobrze myślałem. Dobra, gody. Tak czy inaczej coś tam nam żre. Więc tak. Po prostu nie są oni największymi przyjaciółmi te dziki. Delikatnie mówiąc. Dobra. A nie, dobra, tu jednak nie są nasze zapasy, tylko to jest, ile jest w generatorze. Jedna sztabka na to nie. Ja najpierw muszę zdobyć ważniejszą rzecz, czyli boty. Bo jak już gramy i tym podobne, to chciałbym pokazać wam to, co wiem o tej grze i to, co jest w niej najlepsze. Czyli właśnie automatyzacja. Początkowo nie jest ona jakaś niezwykła. Jest to dosyć prosta sprawa. Ale z czasem to... Ciekawe, co można zrobić, mimo tego, że demko nie oferowało dużo. To mówią, gwarantuję, że tak, są to bardzo ciekawe rzeczy. Dobra, wody nie mogę dorzucić, ale mogę dorzucić trochę metalu. Więc teraz dorzucamy. Poproszę jedną sztabkę. No, dziękuję. Za węgiel w sumie też dziękuję. Ale zanim to robimy automatyzację 1. Więc badamy. I świetnie. Następna rzecz, którą musimy ogarnąć szybko, to są depozyty. No i kolejne boty. Tylko tego tutaj już nie osiągniemy. Bo boty logistyczne... Mogę mówić się miedź do zbadania. A miedzi tutaj nie mamy. Depozyty natomiast są świetne rzeczy do, no, przechowywania. Ale tak, skoro mamy boty zbieracze, numer jeden, najważniejszą rzecz mamy już uzyskaną, no, zobaczmy tylko, co one wymagają, bo osobiście nie pamiętam aż tak. 4 cegły i jedną sztabkę. Dobra, pierwszego zbieracza w takim razie bierzemy. Oczywiście jeszcze potrzeba anteny, więc kolejna jedna sztabka będzie potrzebna do tego. No ale tak, najważniejsze jest to, że w ogóle mamy już to ze sobą. Tak, bot zbieracz. Na razie jeszcze nie mamy anteny, więc nie będzie przydatny. Ale już lada moment, jak to mówię. Dobra, a póki co woda. Bo generator tlenu sam się nie zasili. I proszę, no, szybciej. Nie mamy całego dnia na czekanie. Oczywiście węgiel, nie sztabka. Ja potrzebuję sztabki. Sztabki, nie wenegla. Dziękuję. Stawiam antenę, na razie byle gdzie. Dajemy pięknego bota zbieracza, mamy... achievement za to, że... no... Łączyliśmy bota z anteną i co on ma zbierać? Powiedzmy, że zaczniemy od... ustawiam tutaj żelazo, ale w sumie... Dobra, niech będzie. Żelazo. Gotowe.
będzie wyszukiwał teraz właśnie tam pięknie żelaza. Sam będzie po prostu... No, wykopywał. Można mu pomagać. I co jest teraz najbardziej załamujące? On będzie tutaj zostawiał. Chwilowo. Bo no nie mamy po prostu lepszych miejsc, warunków, czegokolwiek to nazwać na przechowywanie żelaza. Niedługo jednak zbudujemy depozyty, które powinny nam właśnie trochę ułatwić życie. Ale tak, nie ma co wychodzić przed szereg, że tak to nazwę. Z przechwalim się, że to depozyty to coś, coś. A spokojnie, później się to ogarnie. Będę się tym chwalił, jak to działa, że wiem. Jak już to będziemy mieć zrobione. A póki co tak. Bungiel tutaj, rzeczy tutaj. Dziękuję ci, Bocie, za pomoc. Przynajmniej sam nie muszę się tym wszystkim zajmować. I jeszcze jedna sztabka się zrobiła. Co z tym idzie, możemy już opracować właśnie depozycję. Więc uwaga. Mamy wspaniałą rzeczą, jak właśnie jest strefa składowania. To ostatnia rzecz, którą możemy tutaj zbadać w ostatnim aspekcie odrzutowym. No i tak, depozycy wymagają cegieł. I tyle w temacie. A co za tym idzie, jeden piec musimy przestawić znowu na cegły. I dobra. Dobra. Żelaza będzie trochę mniej teoretycznie, ale tylko teoretycznie, bo to jest nadal będziemy go mieć pod dostatkiem. Mam tylko nadzieję. I właśnie widzieliście? Widzieliście? Tu mamy dowód na to, że żre patyki. To nie był mój wymysł. Naprawdę żre te patyki. Tak, wiem, że plecak odrzutowy już na mnie krzyczy, żebym został zbadany, ale... No ja najpierw... A w sumie zapomniałem tutaj więcej, nie ma rzeczy w sumie, to... A teraz plecak odrzutowy. No i teraz możemy sobie tak skakać między wyspami. Bo bez niego niestety no nie byłoby sposobu na to, żeby się przemieszczać. Z nim na szczęście już, no, możemy bezproblemowo. I okej, cegły mamy. Co za tym idzie, możemy strefę depozytową. I czy dało się... Tak, dało się to już dostarczyć od razu. Więc no, nasz bocik już nie jest taki głupi. Teraz będzie tutaj składował żelazo w przeznaczonym do tego miejscu, więc jej. A co za tym idzie, następnym naszym celem powinno być zbudowanie nisztołu warsztatowego kolejnego, jak głupi jestem. Radaru, tak. Radaru. Więc, żeby to osiągnąć, potrzebujemy trochę więcej żelaza. A żeby zdobyć trochę więcej żelaza, potrzebujemy w sumie tego czasu. A co tym idzie, ja sobie pozbieram trochę materiały i jak będziemy mieć trzy sztabki, to spotkamy się ponownie, bo to trochę szkoda waszego czasu marnować na czekanie na kolejną sztabkę, kiedy no nic dosłownie nie mogę bez niej osiągnąć. Dobrze, więc mamy sztabki. Co tam idzie, możemy zbudować radar. Jak my na razie to będzie brzydko chaotycznie i bezkształtnie. No ale tak, mamy radar, a co tam idzie? Piękna sprawa, możemy odkrywać nowe wyspy. Właśnie. Pierwszą oczywiście będziemy tutaj odkrywać, na dół, bo to jest jedna, którą możemy za kolejną sztabkę. Więc tak. A, i mamy też przy okazji punkt umiejętności, zapomniałem o tym. Możemy od razu odblokować sobie kolejną rzecz, którą będzie jedna z tych, tylko pytanie co? Czyli to jest ciekawe. Zużywa mniej tlenu podczas widzenia innych wysp. Czyli to zakłada wszystkie poza tą, na której zaczynamy? Jak? Nie wiem. Tak czy inaczej. Przewy gałązkowe upuszczają więcej gałązek. Świetna rzecz. Teraz na skalnej wyspie można znaleźć duże głazy kamienia, rudy żelaza i rudy miedzi. Nie wiem, czym jest skalna wyspa, więc coś nie ma sensu, żebym to brał. Możemy wziąć, że piece działają lepiej. Mogę wziąć, że mamy więcej po prostu tlenu z wody. Albo, że boty zbierają szybciej. Zacznijmy od piecy. Bo to jest nasze największe, tak jakby... No, zacięcie. Różnica jest odczuwalna. Wydaje mi się, że tak. Mogę się jednak mylić, żeby nie było. Ale no nie będę się teraz kłócił o to, czy jest odczuwalne, czy nie. Następne, co wezmę, to będzie przyspieszenie pracy botów, bo... Nie ukrywajmy. Nie należą do najbardziej pracowitych. Jak mają dużo do zrobienia, a jest ich mało. Ale tak czy inaczej, jest dobrze. Jak widzicie, nasz kolega jakoś sobie tam radzi. I w sumie może wypadałoby zrobić mu jeszcze jednego kolegę. No może by wypadało. Jednakowoż na razie nie. Trzeba kolejną wyspę wziąć. Co, mamy nową wyspę. Ja bym się zarobił za to dużo, że ekspo się dostaje.
tak czy inaczej jednak, no... Za to, że mówię tak czy inaczej, jednak, no i w ogóle... Ale no, trzeba. Dostałem zawała. Ale tak, kolejna kapsuła. Boże, że tutaj nie mamy zapasu tlenowego, więc zanim coś, to jeszcze... Wypadałoby zbudować generator tlenu. Bo jak widzicie, jesteśmy fajnie podłączeni do systemu, ale tam już nie. Tak, poproszę jedną sztabkę, szybciej będę miał tlen ze sobą, tym szybciej będę się czuł tam bezpiecznie i pogadam z tym dziadem, który tam jest. Przecież żeby nie było dziad, nie jest... Czy inaczej... Nie ma na cel być obraźliwy. Nie to... Nie mówcie mi, że nie wziąłem. Wiem. To jest po prostu moje określenie tego gościa. I okej. Okay. Aha, to generator tlenu jest jeden na całą grę, mi się wydawało, że można na różnych wyspach. No, ale w takim wypadku musimy być ostrożni. Cześć. Moje lądowanie było okropne, wciąż kręci mi się w głowie. A ja dobrze pamiętam, mam na imię Armando. Przybywałem, by dołączyć do zespołu. Misja musi trwać. Moje obowiązki? Pilnować, by narzędzia załogi były w świetnym stanie. Widzę, że posiadasz ekstraktor. Proszę cię poprzednim mi ze sobą i stworzymy świetny zespół. Przyjdź do mnie jak najszybciej. Zanim pójdziesz, chcę ci coś dać. Pomożę ci połączyć się z botem. Śmiało, spróbuj. Link do osobistego bota. Połącz bota do siebie, aby pracował u twojego boku. Nie wiem, jak tego użyć i gdzie tego użyć. Może przy antenie da się jakoś, albo jakoś tutaj coś. Tak czy inaczej, no. Jesteśmy tu. I co najważniejsze, możemy tu zdobywać miedź właśnie, więc tak. Mógłbym tutaj zrobić fabrykę miedzi i chyba tak też to załatwia. Będę musiał nagromadzić kilka botów, sprzętów dla botów. Dobrze, że jest alarm, że no, tlen się kończy. Przy czym nie jestem pewien, czy to jest to, że kończy się dni, czy że się, czy to, że się skończy po prostu jeden z pasków, ale mówię, nie wiem, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu mi kategorycznie zabraknie. No, nie chcę tych jagód na razie. Będę tego pewnie żałował, ale no. Dobra, więc mamy pierwszą rzecz. Drugą, którą musimy tu ogarnąć, to będzie antena. I okej, no. Fajnie, ale nadal nie wiem, jak przypisać bota do siebie. Poza tym, że mamy taką opcję, teoretycznie. Ale tak, jedna sztabka teraz potrzebna. I stworzymy jednego bota zbieracza. Nie jest to może dużo. Ale tak, jednego? W sumie czemu by nie? Weźmy dwa. Jako, że miedź będziemy tam zbierać. Możemy jej potrzebować dosyć dużo, tak podejrzewam, co? Wezmę dwa boty zbieracze. Każdy będzie zbierał to samo, czyli miedź. Nie wiem, co to ma być, ale dobra. Miedź dostarcz do tego. Tutaj też oczywiście ty zbierasz również miedź, żeby było szybciej. Dostarczasz też tam. Gotowe. Dobra, boty ogarnięte, to teraz potrzebujemy pieca. Tu nie pomyślałem, ale szybko się załatwi. Cztery to trochę za mało. Siedem też za mało, więc jeszcze nie to... Dobra. Mam na jeden piec. Jeżeli tak potrzebujemy dwóch. Jeden do robienia miedzi, drugi do... Wungla, więc tak. Oj! Pszczoły walczą sobie z tym. Z... no. Jakkolwiek to nazwać, no. Z dzikiem. A nam się powietrze kończyło. I tak, sadzonka tego krzewa. A tutaj mamy pożywne jajo. Chyba
Wiecie co, zbuduję jakiś taki magazynek sobie. Nawet tu. Będę w nim składował rzeczy, których nie chcę ze sobą targać, a które mi się trafiły. Są takie dosyć nietypowe, jak na przykład, no, oto. Proszę. No, od razu lepiej. Jagódki od razu zjadam, nie wiem po co, ale tak. I dobra. Gałęzie na wungl. I okej. Okay. Ciekawe, czy mogę tutaj więcej anten postawić. Okej, jedna na wyspę. Dobrze, myślałem, że no, na razie będziemy pracować na trzech botach tylko. Zaraz trzeba będzie tutaj trochę zmienić konwencję pracową. Jak tylko wyprodukuję pierwsze sztuki miedzi, będziemy mogli bez problemu tutaj zautomatyzować cały proces stwarzania. To moim zdaniem będzie bardzo cenne. A, nawet punkt umiejętności, świetnie. Ale zanim to, to... A, muszę po powietrze wrócić. Dobra, drugi piec. Tu już będziemy robić miedź. Tak. Dorzucimy w sumie już więcej, bo mam tutaj na składziku ładną dawkę. I teraz tak, powiedzmy, że ty, kolego, nie będziesz jednak zajmował się miedzią, będziesz dostarczał tam gałązie. Dobra. To teraz tylko czekaj na sztabkę. Przy okazji weźmiemy sobie umiejętność. Pytanie tylko, którą? Bo pojawiło się kilka nowych, oczywiście. Chociaż pewnie tutaj, bo widzę, że tu są dużo rzeczy związane z butami. Ale tak czy inaczej, panele słoneczne dostają podwójny mniej energii. Okej, okay, to chyba nie na teraz. Każda kula wody nawadnia zaawansowane farmy dwa razy bardziej. Nie na teraz. Piece elektryczne działają szybciej. Nie na teraz. Tu można w ogóle podejrzeć coś, co... Ciekawe. Więcej expo ogólnie. Przydałoby się. Ale nie, zacznijmy tutaj. Bo widać, że to będą rzeczy związane z botami. Potrzebujemy jak najwięcej botów, żeby sobie bardziej to optymalizować. Dobra. Na chwilę tu wracam. Nie chcę tej kupy. Miedzi jeszcze nie ma. Szkoda. Ale tak... Powiedzmy, że no, jeszcze trochę pociągniemy odcinek do momentu, w którym uda się zautomatyzować procesy, bo widzę, że tutaj wiele, no, na razie pozostawiam, znaczy pozostaje do życzenia, jeśli chodzi o ten proces. I no, jak będziemy mieli właśnie pierwsze buty logistyczne, które będą ogarniać tutaj te procesy w mniejszym, większym stopniu, na tym skończymy epizoda. I tak, jeśli chodzi o Novalands, to mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Nieważne, jak się będzie oglądało, prawdopodobnie będę chciał ograć całe. Więc myślę, że to będzie jedna z tych takich serii, którą ciągnę od początku do końca, albo prawie do końca. Nieważne co, jak, gdzie i kiedy. Ale i tak, miło byłoby wiedzieć, jaka jest wasza opinia na temat całej tej serii. Tej gierki w ogóle. Więc no, jeśli macie coś do powiedzenia, to podzielcie się tam w komentarzu. Z chęcią posłucham. A zanim coś, to ile tego potrzeba w sumie? Dużo. Mhm. Dobra, to jednak, jeśli tak dużo tego potrzeba, to może... Może jednak powiedzmy, że spotkamy się... jeszcze po cięciu. W momencie, w którym będę miał już gotowe rzeczy na pierwsze boty, te takie... logistyczne. No chcę wam po prostu jeszcze pokazać, jak on działa, no chyba, że ta kapsuła tam nam to da, bo... W sumie zapomniałem o tym, że ona tu leży. A czasami jest tak, że te kapsuły po prostu dają mocny start z danym materiałem. Nie, tylko żelazo i cegły. A, przy okazji pszczółka masz tutaj. I, a, jak widzicie, się irytują, jak im kradniemy jajka. No. Niemniej jednak, no, nadal będę im je kradł. Dobra, dużo mam tutaj żelaza, to od razu dopcham. Lubię, lubię po prostu. Tak, ta gierka pięknie działa.
a też bardzo spokojną muzyczkę, przyjemną, którą, no, dałem na głośność taką standardową, ale wyższą. Nadzieję na to, że nie będzie copyright strajka. Tam w sumie nie tyle co strajka, bo to już nie są strajki, ale claima, że to jest copyright. Bardzo wdzięczny, bo ostatnio co jakąś grę zacznę, to wszystkie mają muzykę z copyrightem. A właśnie, przykład muszę coś sprawdzić? Ta, może mu zupełnie tak szybciej. Okej. Okay. Właśnie w sumie nie pamiętałem, czy to tutaj było, czy w Foragerze, czy gdzie jeszcze indziej, ale no. No i właśnie tutaj możemy sobie fajnie tak szybko dostarczać, tak, no to określę. Więc, tja. O, będzie fajnie. Tak, więc na razie mi nie trzeba. I w sumie mam zrobić cięcie, a jeszcze nie zrobimy. No, to teraz tak już serio, do zobaczenia za chwilę. Okej. Okay. Mamy już wystarczająco. Przy okazji odpowiedniej sztabce więcej na wszelki wielki, jeśli by chcieli więcej po prostu. Znaczy, jeśli byłby potrzebny do tworzenia botów logistycznych. I mamy to, więc od razu do warsztacika. I ile tego potrzeba? 4 segły, 1 namieć na bota takiego, dobra. Tak też zrobimy. Chwila, bo to jest coś. Zwalniającym logistyki. Zaznaczę zbiornik na... nie wiem o co chodzi, ale dobra. Tlen nam się skończył. Dobra, będziemy musieli w takim razie trochę bardziej popracować nad tym wszystkim. I tak. Skoro mamy teraz taką sytuację tutaj, to zrobimy bardzo przyjemną rzecz. Tutaj też. Dodamy kolejnego bota, który będzie zbierał tym razem krzaki. I znosił tutaj. No i bota logistycznego. Od tego generatora przepisy, tak. Coś pod lewej na osi, prawy. Dobra, na razie nie. Przepisy ogólne, paliwo do generatorów, no wszystko po prostu. Mamy teraz takiego pięknego bota, który powinien ogólnie ogarniać, co się będzie działo, jak się będzie działo. I tak. Jak zacznie działać, to zacznie działać. Jak nie będzie działo, to nie będzie działo. Ale powinien. No i to jest tak. Nie wiem, czy to trzeba zaznaczyć po prostu, z którego miejsca co ma pobierać, czy jak. Szczerze tego trochę nie pamiętam, ale to... Dla żelaza i tylko, czy... Jak każdy musi mieć osobno, to masakra. Nie, dobra, podnosi. Czy on będzie wpiechał dopiero, kiedy będzie brakowało? A może musi być na podłodze, żeby on to ogarnił, już nie pamiętam. A, dobra, czy on znosi z podłogi. Okej. Okay. Z podłogi znosi. To będzie trochę głupszy niż myślałem, ale tak. W takim wypadku dostawimy tutaj jako skład na sztabki żelaza. Teraz będzie coś przynajmniej dostarczał ładnie. Teraz w sumie weźmy teraz te wszystkie rudy żelaza, nie rudy żelaza. I zobaczmy, czy on będzie to gromadził. Czy tam będzie wyciągał, kiedy to będzie potrzebne. Powiedzmy, że zabiorę gałązki tutaj. Tak, jest na tyle mądry, że będzie wkładał, więc dobra. Jeszcze jeden składzik zbudujemy na same cegły. Jak widać, na razie nie mogę kilka rzeczy na jednym składziku. I no, to powinno już być ogarnięte na jakiś czas. Więc jej, boty nie są aż takie głupie, jak mogły być, jej. A tu od razu już weźmiemy też, zbudujemy kolejnego. Zatem będziemy musieli sobie wziąć trochę cegieł, nie jakoś dużo. No, tyle powinno wystarczyć. Kolejny bot logistyczny. Na razie jeden, będę więcej nic nie stać. A, przy okazji, wykupimy nową wyspę. Nie będę jej zwiedzał. Nie będę sprawdzać, co tam jest, poza tym, że widać były jakieś budynki. To, co tam będzie, to już będzie materiał na następny epizod. A dzisiaj, jak mówiłem, chcę po prostu wam pokazać podstawę automatyzacji. Więc, tak mówiąc, wprowadź zasoby, paliwo do generatorów, przepisy ogólne. Gotowe!
Więc teraz jak tu zacznie brakować czegokolwiek, to powinno zacząć ogarnąć. Teraz tak, tylko żeby było jasne, składzik tutaj muszę zrobić na sztabki miedzi. I żeby było ładniej, składzik na węgiel, bo może być potem nadmiar. No. I w tym momencie najłatwiej byłoby mi powiedzieć, że kończymy epizoda. I chyba tak też zrobimy. Głównie dlatego, że nie ma co po prostu przedłużać. Ale, i to jest będzie jeszcze ważne, ale zanim to... możemy jeszcze wziąć coś takiego pięknego. Więc to też wezmę. Żebyście wiedzieli. I zrobimy coś bardzo ważnego. Stworzymy bota. I będzie tutaj odpowiadał za nadzór nad zbieraniem wody. Żeby zawsze po prostu było tlenu pod dostatkiem. Tak już na podsumowanie naprawdę wszystkiego, bo dlaczego nie? I w ten sposób można szybko chyba też sobie aktywować. Ty zbierasz wodę i dostarczasz tutaj. Gotowe. Później będzie można myśleć bardziej o różnych rzeczach i w ogóle, ale na razie no to by było na tyle. Tak się nasza mini... automatyczne zbieranie przedmiotów, co? A, może... O proszę, możemy wyłączyć sobie podnoszenie teraz... śmieci! Nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, to teraz już serio kończymy epizoda, mam nadzieję, że wam się podobało i w ogóle... I do zobaczenia już niebawem w kolejnym. Bo jak mówiłem... nawet jeśli wam się nie będzie podobało, to i tak to nagram dalej. Jestem taki zły, niedobry. Nie, ale tak, że to serio, naprawdę dzięki wam wszystkim. No i trzymajcie się, hej, hej.